Świetni druhowie strażacy z Cieszyna i czeskiego Cieszyna. Dokładnie dzisiaj mija 49. rocznica tragicznej, a zarazem bohaterskiej śmierci 5 strażaków ochotników broniących mostu w czasie powodzi 1970 roku. Spotkaliśmy się tu, aby uczcić ich pamięć oraz żeby ich poświęcenie życia nigdy nie zostało zapomniane. Co pewien czas nasze miasto nawiedzane jest przez wielką wodę spływającą z gór po intensywnych opadach deszczu. Nie inaczej było te 49 lat temu. Po długotrwałej suszy mieszkańcy Podbeskidzia oczekiwali deszczu, ale nikt nie spodziewał się, że będzie go aż tyle. Po dwudniowych intensywnych opadach rzeki zaczęły nabierać coraz więcej wody. Strażacy i służby miejskie z niepokojem obserwowały coraz to groźniejszą rzekę Olzę i Bobrówkę. W tym pamiętnym dniu, gdy zostały zalane place i pomieszczenia celmy, około godziny 8 rano ogłoszono alarm powodziowy i wezwano cieszyńskie straże do ratowania mienia tych zakładów. Wezbrane wody Olzy niosły ze sobą wszystko, co napotkały na swojej drodze. Drzewa, konary i inne materiały opierały się o podpory mostu, tworząc zator, i woda zaczęła się spiętrzać, zalewając kolejne tereny. Wtedy to wydano polecenie, aby te zatory usunąć. Kiedy strażacy byli zajęci tymi pracami na moście, wzburzona Olza przyniosła wielkie drzewo, które uderzyło w jedną z podpór, powodując jego załamanie. Do oszalałej rzeki wpadło 14 strażaków. Natychmiast przystąpiono do akcji ratowniczej, w wyniku której uratowano 9 z nich. Jeden z tych uratowanych płynął, trzymając się czego popadło, około 7 km. Niestety, dla reszty z nich nie było ratunku. Zginęli śmiercią bohaterską. 2 strażaków nie odnaleziono do dnia dzisiejszego. To, co najcenniejsze, czyli swoje życie, poświęcili. Druh Bobrzyk Ludwik, OSP Cieszyn-Pastwiska. Druh Dziadek Wilhelm, OSP Cieszyn-Bobrek. Druh Jakubiec Ernest, OSP Cieszyn-Pastwiska. Druh Szułek Władysław, OSP Cieszyn-Pastwiska. Oraz druh Topiarz Andrzej, OSP Cieszyn-Pastwiska. Cześć ich pamięci. Uczcijmy ich bohaterską śmierć minutą ciszy. Dobra, po ręce. Tak, tak.